Dzień dobry panią. My jesteśmy dziennikarzami Uwagi z programu stacji TVN. Podejrzewamy, że panie wynoszą jedzenie z kuchni szkolnej. Czy panie mogą pokazać nam torby? Ale możecie panie pokazać. Proszę, poczekajcie. To my wezmiemy policję w takim razie. Proszę pani. Proszę, halo, proszę pani. Po co to są? Stoimy. Stoimy. Dokumenty pani przygotuje. Czy panią wolno wynosić jedzenie ze szkoły? No, mówię o wynoszeniu. No, ja widzę po torbach. Wyjaśnimy całe zajście, dobrze? Jeżeli możemy. Zapraszamy. Idziemy do... Chcecie panie coś powiedzieć jeszcze przed spotkaniem u pani dyrektor, czy nie? Dlaczego bierzecie jedzenie z kuchni, chociaż nie wolno tego robić? To my zapytamy pani dyrektor. Ursynów, jedna z warszawskich dzielnic. W tych budynkach mieszczą się przedszkole i szkoła podstawowa. Do tych placówek uczęszcza ponad 500 dzieci. Dla nich wszystkich posiłki przygotowują kucharki z przedszkolnej kuchni. Dotarły do nas sygnały, że niecałe jedzenie kupione dla dzieci trafia na ich talerze. Te produkty są sukcesywnie odkładane podczas przygotowywania każdego posiłku, czyli śniadania, obiadu, podwieczorku. To, co z danego posiłku można zaoszczędzić, co zostanie, to wtedy jest to gdzieś tam wynoszone. No i robi się tak wizualnie, aha, można, nie wiem, odłożyć 10 piersi z kurczaka, to odkładamy. Czy może pani powiedzieć, jakie produkty są zabierane z kuchni? To mleko, masło, sałata, ogórki, pomidory, owoce, jabłka, gruszki, banany, ser biały, serek puszysty, wędlina, chleb. To można powiedzieć, że te panie w ogóle nie chodzą chyba na zakupy do sklepu. Prawdopodobnie tak. Przez kilka dni obserwowaliśmy kobiety pracujące w kuchni. Już pierwszego dnia zauważyliśmy, że rano pojawiają się z pustymi torbami, natomiast po południu widok był zupełnie inny. Torby wychodzących z pracy kobiet były wypchane. Tak było każdego dnia. Dzieci tracą na wszystkim, na każdym posiłku. Bo jeśli takie panie wyniosą po jednym albo po dwa ogórki, to nieraz było mówione, że tych ogórków jest mało, że one są tak cienkie, że aż przezroczyste. Dzieci lubią ogórki, więc dlaczego nie można by było tych ogórków więcej ukryć? Ja pani pokażę zdjęcie. Pani zobaczy, to jest porcja na 26 dzieci ogórków do kanapki. Kotlet rybny to śmiały się panie woźne, to była bułka z dodatkiem ryby. Rodzice dodatkowo płacą za wyżywienie w przedszkolu i oczekują, że ich dzieci dostaną zbilansowane i zdrowe jedzenie. Tak przynajmniej wynika z jadłospisu. Tymczasem nasi kolejni informatorzy potwierdzają, że nikt nie pilnuje gramatury i jakości posiłków. Mięsa kupują na przykład, no nie wiem, ileś tam, jeśli jest niewykorzystane, albo te kotlety, czy mięso jest cieniej pokrojone, czy coś, no jakoś kombinują. Trudno powiedzieć, bo nikt tego nie waży, ale tak na oko widać, że jeden kotlet jest wielki, a drugi jest malutki. No i to daje w jednej grupie i dziecko jak widzi obok siedzące, mówi, że ja chcę też dużego kotleta. Jest takie przysłowie, że tam gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Tak. Dzień dobry, ja się nazywam Mariusz Zieliński, to jest moja koleżanka. Jesteśmy dziennikarzami programu Uwaga Telewizji TVN. Podejrzewamy, że panie wynoszą codziennie jedzenie ze stołówki. Mamy na to dowody. Mhm. No dobrze, a zaraz, chwileczkę. Bo jest coś takiego jak rzecznik do spraw kontaktów z telewizją w ratuszu.
Ja bym wolała się najpierw z rzecznikiem porozumieć. Ale pani przykro, ale rzecznik momencie... nie jest odpowiedzialny za to, że pani wynosi. Pani dyrektor, ale pani jest szefową placówki. My przychodzimy z informacją, że prawdopodobnie dochodzi tu do przestępstwa, o co poprosiliśmy o pomoc policjantów, ale ja dlatego. Dobrze, ale myślę, ja, że pani nie powinna się powoływać na rzecznika, tylko no, sprawdzić, no, co panie mają w torbie. A to oczywiście, że prawda? To oczywiście, że to dokonam. Ja się chciałem tylko jeszcze zapytać, zanim pani się skontaktuje z rzecznikiem, czy panie mają prawo wynosić cokolwiek ze stołu? Nie, pani nie mają prawa wynosić. Czyli te pełne torby, które tutaj są, świadczą o tym, że jednak, no muszę ja użyć tego słowa, kradną. Ja nie wiem, jakie są pełne torby, co zawierają pełne torby, tak? Ale czy panie nas mogą jednoznacznie zapewnić, że w tych torbach nie ma jedzenia, które zostało wyniesione z kuchni w tym przedszkolu? Czy pani chciałaby się wypowiadać, czy nie? Jeśli nie musimy, to nie. A były skargi kiedyś na torby, informacje jakieś do pani dyrektor, że coś się takiego dzieje tutaj, że jedzenie jest zabierane przez panie? Była sytuacja taka, powiem dokładnie kiedy, 14 czy 15 lat temu, tak to mniej więcej wyglądało. Personel kuchni zmienił się całkowicie. Policjanci przeszukali torby zatrzymanych kobiet w obecności dyrektorki przedszkola. Po konsultacji z rzecznikiem dzielnicy, szefowa placówki postanowiła jedynie wygłosić oświadczenie. Ja tylko mam taką informację do państwa, że policjanci podjęli czynności w zakresie swoich obowiązków. Ja w tej chwili nie chcę się na ten temat wypowiadać. Informacje będą udzielane przez rzecznika ratusza. Pani może potwierdzić nasze przypuszczenia, że te panie wynoszą jedzenie, prawda? Proszę pana. Jeszcze raz. Policjanci podjęli czynności w zakresie swoich obowiązków. To jeszcze raz powtarzam. Nie chcę się wypowiadać na ten temat. A zechciałaby pani zobaczyć to, co zarejestrowaliśmy wcześniej tutaj? W tej chwili nie. A czy moglibyśmy zobaczyć produkty, które dzisiaj miały w torbach? Nie. Pani dyrektor, czy panie potrafiły jakoś wytłumaczyć to, co robiły? Ja nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Jeszcze raz mówię. Policjanci po otrzymaniu informacji o tym, że z jednej z placówek wychowawczych, opiekuńczych jest wynoszona żywność, natychmiast udali się na miejsce i faktycznie ich czynności potwierdziły, że te kobiety posiadają przy sobie produkty spożywcze w postaci jogurtów, serków, wędliny i schabu. Zostało przyjęte zawiadomienie o przywłaszczeniu sobie tych produktów o wartości 160 zł. Czy te panie się jakoś tłumaczyły? W tej chwili, tak jak mówiłem, jest to przedmiotem czynności wyjaśniających. One w tej sprawie będą przesłuchiwane i będą miały prawo do składania wyjaśnień. Wartość produktów nie przekroczyła 500 zł, co oznacza, że to jedynie wykroczenie. Jednak biorąc pod uwagę, że proceder mógł trwać latami, przez ten czas straty mogły być olbrzymie. Policjanci zabezpieczyli produkty warte 160 zł. To oznacza, że przez tydzień w torbach mogły pojawić się produkty o wartości 800 zł. Miesięcznie to już ponad 3000. W skali roku wartość wyniesionych przez kucharki produktów mogła przekroczyć 30 tysięcy złotych. Z informacji, jakie uzyskałam od pani dyrektor i Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał od pani dyrektor, wynikało, że były to odpady pokonsumpcyjne tak zwane. Z tego, co się dowiedzieliśmy w policji, były to jogurty, serki, wędliny i schab. I dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie tego dnia na obiad była potrawa ze schabu. Niewykluczone, nie znam jadłospisu obiadu w tym dniu. Tutaj oczywiście no, można się doszukiwać jakichś związków, co pan redaktor czyni. Z mojej informacji wynika, że były to odpady pokonsumpcyjne, które należało zutylizować w świetle polskiego prawa. Źle się stało, to na pewno, ale nie należy tutaj też, no, myślę, strzelać z armat do mrówki, dlatego że te panie no, naprawdę poczuły się bardzo, bardzo no, takie upokorzone całą tą sytuacją i z ich zapewnień wynika, że nigdy więcej to się nie zdarzy. Jak to możliwe, że przez tyle lat nikt nie kontrolował pracy kucharek? Od dyrektorki przedszkola chcieliśmy dowiedzieć się, jakie konsekwencje poniosą kobiety. Powiem tylko tak. Sprawowałam nadzór najlepiej jak mogłam. Podjęłam natychmiastowe działania. Powiadomiłam organ prowadzący. Złożyłam zawiadomienie do policji o popełnieniu wykroczenia. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające. Nie jestem upoważniona do udzielania informacji w tej sprawie. Proszę zapytać na policji.
Jestem zdeterminowana wyjaśnieniem sprawy do końca i nie mam nic więcej do powiedzenia. A proszę mi tylko powiedzieć, jakie pani podjęła kroki, wydała jakieś zarządzenia, co pani zmieniła? Czy powtórzyć jeszcze raz? To ja rozumiem, ale co pani zmieniła tu w pracy kucharem? Ale czy powtórzyć jeszcze raz? To ja mogę. Sprawowałam nadzór najlepiej jak mogłam, podjęłam natychmiastowe działania, powiadomiłam organ prowadzący. Pani dyrektor, nie uzyskamy, że pani chyba albo nie rozumie, albo nie chce mi odpowiedzieć na moje pytanie, które jest proste. Jakie pani podjęła kroki wobec osób, które wynosiły jedzenie? Ja myślę, jedzenie? Że rzecznik ratusza odpowiedział już wystarczająco na wszystkie zapytania panów. I tyle. Zwróciliśmy się do rady rodziców, przedszkola i szkoły podstawowej, do których ta kuchnia dostarcza posiłki. Przedstawiciele obu rad byli zaskoczeni tym, że kucharki wynosiły jedzenie. Przyznali, że nie dochodziły do nich żadne sygnały na ten temat. Jednocześnie oczekują wyjaśnień od dyrektorki przedszkola. Zadzwoniliśmy do naszego informatora, by dowiedzieć się, czy sytuacja w placówkach uległa zmianie. Było zebranie personelu, podpisywały panie rozporządzenie, że nie można wynosić jedzenia, nie można jeść jedzenia. Trzeba pokazywać przy wejściu i przy wyjściu torebki pani kierownik gospodarczej, pani dyrektor lub pani intendentce. Wychodzą wyjściem, które jest z przodu przedszkola, tak zwane główne wyjście. Wiem, że porcje są takie bardziej dorodne, większe. Jest więcej warzyw. Ostatnio było po pół pomidora na śniadanie, co się wcześniej nigdy nie zdarzało. I jedzenie jest trochę smaczniejsze.